Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, syn Piachu! Stachu, o. Syn Piachu, o, może tak. Piachu. To musisz teraz rymować. A, ale do Piachu czy do siebie? Do swojej ksywki. No to z tej strony Korle, syn... A? Orle. Orzeł tu lata. Orle. Gdzie ci lata orzeł? To jest Łogąb. Tam latało coś. Łogąb. Witamy was serdecznie i jak już widzicie, dzisiaj będą orły i piachy. Taki jest dzisiaj temat odcinka. Ostatnio też powiedziałem, że tematem jest kopanie, a tak naprawdę poszliśmy do jaskini, więc nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ale robimy nowy owoc testing, proszę bardzo. Challenge. I co to jest? Zatruło? Nie. Ale nawet nie wiem, nie powiedziało mi, co to. Bo zjadłeś. Guarana! A to kiedyś nam przyniosła guaranę. Guarana! To prawie jak guanorano! No. O tak! O. No zniszczyłeś mi krzak guanorano! Nie, to jest... To klon był. Klon, kuźwa! Klon, na bank, klon. Mhm. Zresztą brakuje ci tutaj. Patrzę, to może co to stąd te takie potwory tak się tutaj pojawiły. No to mnie, kurde, strasznie denerwuje, że no są tutaj... O, co to? Cykoria? No. Nie wiem, co to. Że są cykoria. Tutaj? Że są tutaj tyle takich... Jedyne, co można robić, to mieszankę energetyczną i mieszankę leczniczą. Gdzie jest jakaś większa alchemia? Nie wiem, dać nam jakieś bonusy do ataku. A, w ten sposób. Kurczę, jakoś mądrze podejść do tego. Mam gdzieś to rozwinął do końca. Może i dobrze, bo by było... O, widzę tubylca. Czekaj. No to tak, odpalmy. Pancerz na tubylców czerwonych. Plus bonus do ataku, plus bonus do obrony. Okej, mogę wbijać. Tak by było 20 później, minut później, no. Oczywiście, nie? Bo no. To nie od razu. Zjem to, zjem tamto, tu mieszanka. Okej, możemy wbijać. Co to? O Jezu, ja. To ty. A, i cała ekipa nasza. Proszę bardzo, mamy jednego... Wow, co ty zrobiłeś? Mamy jednego dresa, mamy drugiego dresa. Wszyscy w dresach chodzą dzisiaj. Jedziemy. Plan jest taki, żeby sobie znowu pozwiedzać, porozmawiać. Goła dupa biegnie brudna za tobą. Gdybyś chciał się pobawić. Ale co, że Virginia? Powiedziałem brudna i goła. No to w sumie Virginia trochę, no. Widzisz? Ona nie ma nogawki na jeden pośladek. I dlatego jest brudna? Dlatego jest goła. A brudna jest, bo jadła przed chwilą. Jodła. Bo świerk. Jodła. Zobaczmy, to gdzie co? Jesteśmy na mapie. I zobaczmy, jaki jest plan. No! Jaskinia blisko. Faktycznie kuszące. No nie wiem, to jest, wiesz, to już ty podejmiesz decyzję. No to już podjąłem. Plaża też nie jest daleko. No, no właśnie. Dzisiaj, jak powiedziałem, że syn Piachu, idziemy. Guanorano, gdzie jest moje guanorano? Nie ma guanorano. Ale mam nasiona guanorano. Może w końcu dla doniczkę. Picu po prostu chyba te doniczkę patrz. Postawię, co? A może stąd wyszło to coś takiego paskudnego? No skądś musiało wyleźć, może jest, a może jest... Co to? No. Coś biegnie tu? No to biegło? To zobacz! Jaki co? Wielki jeleń! Zobacz, jeleń? Jaki łoś! No łoś nie jeleń, sorry, no. Ale łosia widziałem. Gdzie jest łoś? No uciekł. Chyba mnie minął właśnie. Taki wielki skurczysyn. A będą może szopy? Pamiętasz, że szopy były w The Forest 1? I polowaliśmy na szopy, no. Żeby mieć lepszy strój. Było szukanie szopa. Była ładna polanka. Tak mnie zastanawia tylko, bo byliśmy w tamtym miejscu z kropką. O, coś idzie chyba. No coś, nie, coś co pokazuje. O, jaki wielki typ! Rzucił się na Virginię typ. Jaki strzał, to ty? Wow, jest! Mnóstwo tubylców. Virginia. O, grubas! Jak to włócznią go. Kurczę. Nie mam włócznie, pod trzy? No właśnie, robiłeś tyle tych włóczni, wykorzystaj. W nogę masz, no, Virginia, a dostał w nogę. Szaleje. Dostał w nogę. Virginia to jest dopiero koniec. Armia. Jak ona strzela. To dobrze, że akurat Virginia ma nieskończoną amunicję, bo byłoby gorzej. Co to ona jeszcze strzela? W co? Patrz, to ty, ale ona? Gość w dresie. Faktycznie. Oni mieli tu obóz niedaleko. No, wyskoczył. Z tą włócznią. Jestem teraz syn włóczni mógłbym być. Włócznia men. No. A podniosłem twoją strzałę. To byś był ten, Spearman, tak? O Jezu. To jest bardzo, co? Bardzo tak na granicy bym powiedział. No ale czemu oni tak ładnie ubrani? Wiesz, bo oni też mają swoją stylówkę.
Pamiętasz, ale mają to są... tutaj bazę niedaleko, to możemy zobaczyć, czy nie mają więcej tych dresików u siebie. Bo to są o, jeszcze jeden biega ubrany. Różne klany są, tak? Więc no to jest to klan to jest... ubranych. Dresiarze, tak. Tak, to są dresy, tubylce, dresy. Gdzie ty masz jeszcze jednego? O, no, jest. To jest cały no, czekaj, baza jakby. Nie marnuj... Aha, dobra, łuk, dobra. Nie, bo ja testuję łuk bloczkowy. Ale żeś strzelił? Ło, jakoś... no to był strzał roku. Widziałem ten strzał. Właśnie jakoś tak słabo poleciało. No ale dobra, uciekli, to ich strata. Dobra. Widocznie pieniądze nie zależy są. Im na bazie. Chyba nie. Co z tych lin nic można robić teraz? Bo nie ma co z tych lin. Lin nie było nawet... nigdy, a teraz jest ich nadmiar. Nawet saszety tutaj nie ma. O, no. O! Patrz, idzie co znowu jest? Ubrany w jakiś... O, ale boi się nas! Ucieka! No. Hehe. W końcu siejemy postrach. Dobrze. Cyk. Tyle, co im zostawimy z tej bazy. Siejemy postach, wręcz bym powiedział. Mhm. Czekaj, bo zniszczysz wszystkie... I gdzie mamy zapis? Zniszczyłeś wszystko. A tam nie było leżanki. O co ci zapis? Trzeba no nie je spalić. O, co o? To? Uuu. Słyszałeś? Taki nietypowy, no. Takie... Tak jakby głos oburzenia. No, że no. Coś tu zepsuliśmy, czy jak? To nasze... A z was, ekipa z nami idzie, to jest dobre. Szkoda, że nie można powiedzieć tej Virginii, że chodź z nami, idziemy. Strzelaj z nami. Tam chodzi gość. Gdzie? Chodź z nami, Virginia. Nie wiem, gdzie tu chodzi, jest. Bo ja jakby patrzę na... Mordek ktoś drze. Słyszałem. O, biegnie. No. A nie, to Virginia też. Dobra, to ja będę za tobą szedł, bo nie wiem w końcu, jaki masz plan na dziś. No... No, syn piachu. Schodzimy na dół. Chodź. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie jesteś, ja za schodzę tobą, na dół. Za tobą. Uważaj, tam żabka skacze. Co, gdzie? Dajesz nie, mi, widzę... Nie, bo mi Virginia coś to rękę wyciąga, ale tak niebezpiecznie, nie? Tak, tak. Co to znaczy wyciąga rękę niebezpiecznie? Że poniżej pasa, to... czy co? Nie, tak powyżej wysokości ramion, taką wyciągniętą mocno do przodu. No, że w sensie no. Tak flashbacki z Wietnamu, rozumiem. Nawet jeszcze dawniej. Okej. Okay. Nie, nawet no rozumiem. Rozumiem, do czego no. Zmierzasz. Co, a z włócznią nie można pić wody? A jest, są tak. Tu ryby, bo kurczę, ale co tak, że są? Ja sobie odpowiedziałem, że z włócznią nie mogę pić wody. A, dobra. Myślałem, że ryby widzisz. Ja bym przetestował granat i ryby w końcu, ale... No już przetestowałem, żółw wyleciał ostatnio. No ale to żółw. Żółw to nie ryba. A wiesz, jak jest żółw od tyłu? Nie. No żółw od tyłu, no. No bingo. No znam to. No to o to chodziło, o nic więcej. Chodziło o to, żeby rzucić co? Jeszcze raz ten sam żart. Żart. Tak, tak, no domyślam się. Warto może te jeziorka sprawdzić, bo pamiętasz, że w jednym jeziorku było chyba wejście gdzieś, albo wyjście było, w sumie. Było, dlatego pobiegłem, przepłynąłem przez chwilę, ale nic nie znalazłem ciekawego. Może ty znajdziesz. Ja też, przynajmniej z tej strony jeziora. A tu ładnie to wygląda, powiem ci, taki no, ładny taka pocztówka. Widok, no. Znaczy, trzeba przyznać, że ładnie zrobili te wyspy, ale wiesz... Wyglądasz jakbyś płynął tym no. Strumieniem. Ja wiem już na czym... Wiesz, zbuduj całą tę wyspę, kurde, zasiej krzaki na niej, postaw drzewa, teraz już możliwości są, pędzle do stawania takich rzeczy i łatwiej się to buduje, ale ja już wiem, czemu The Forest 2 wychodził tak długo. Zresztą oni tak długo tworzyli ten świat, że im po prostu, no, zeszło. Widzisz, może następne światy w takich grach będzie sztuczna inteligencja tworzyła. Oby nie. Znaczy, jeżeli nie, będzie że to... nie będzie tak piękne? Znaczy, jeżeli będzie potrafiła to jakoś ładnie rozłożyć, to dobrze. Oby tylko nie generowała obrazów, ani żadnej sztuki nie próbowała robić i będzie dobrze. Także strasznie to wygląda? Nie, no to wiesz, to jest trochę takie niebezpieczeństwo, no, ogólnie dla mnie. Dla ciebie. Znaczy, dla mnie, w sensie, dla mnie, w moim odczuciu nie jest to dobry kierunek. No. Teraz jest o tym głośny, wszyscy się jarają, tam czat GTP, to wiesz, no, to nie mam nowa wersja czatu. Tak, gadasz sobie ze sztuczną inteligencją, sprawdzasz, testujesz, ja też lubię sobie takie rzeczy bawić się, testować, ale... Żeby to za daleko nie poszło, że potem, wiesz, gadasz taką inteligencję, ona, sztuczną oczywiście, ona tam rejestruje, wysyła. I wie jak cię podejść, no. I wie jak cię podejść, żeby sobie fotowoltaikę w boloku zamontować, nie, to tak to... Cokolwiek to znaczy, ale tak. W boloku, fotowoltaika. Boloku. Co to znaczy? Nie no, bo wiesz, no, za każdym razem odmawiasz, bo ci to niepotrzebne, ale może sztuczna inteligencja będzie taka rozwinięta, że ci namówi nawet jak nie potrzebujesz. Za mnie zamówi w ogóle. No. Od razu. A podobno były tam jakieś takie, trzeba uważać, że dzwonią
I wiesz, niektórzy mają taki odruch, że mówią tak słucham i wykorzystują to tak z początku jako zgoda na jakieś takie te. A, no ja mówię teraz sobie halo, albo mówię czego kuźwa? No ja zawsze słucham, więc bez taków, ale niektórzy mają tak, że tak słucham i... No, zgodziłeś się, nie? No. Musisz no, teraz zapłacić. Tam, no. Co prawda przypuszczam, że idąc tym gdzieś do jakiegoś walkie-talkie czy zgłaszając, to się wybronisz, no bo muszą mieć chyba całą rozmowę zarejestrowaną, ale no... Ale musisz się, kurde, potem szwendać po jakichś... Ale no właśnie, jest jakiś... sądach. Trochę zachodu to wymaga. I trochę wschodu przy okazji jeszcze. Ja idę ścieżką. Tak. Zobaczymy, ja na całą plażę może skoczę. Chociaż ta ścieżka wydawała się dość ciekawa. No, to no, zobaczę problem, kawałek to... po ścieżce. Każde miejsce jest ciekawe. Jak ty idziesz dołem, to będziesz patrzał, ja będę szedł ścieżką, też będę patrzał, może coś ciekawego nam się trafi. Póki co widzę wodę, ale fajnie się idzie tak wodą. No i to ścieżką też. Przyspiesza też ładnie. Trochę tutaj brzmi... posiedzieli przy tym, widać, że pobawili się. No właśnie to jest świata. Dziwne, chociaż może jakby rozbić się w innym miejscu, to byśmy tutaj właśnie biegali częściej, no bo taka szkoda... Teleporty nie by się przydały. Części świata, no. No. Mamy lotnię w sumie, niektóry ma być takim, myślę, że teleportem. O. Powiem ci, że plaża jest z potencjałem. La. Teraz ja pokopię. Potencjał? Nie, mam im potencjał tym razem, bo będę kopał. Jakby były baterie, pewny, to wołaj. Jestem, bo może ja będę miał baterię, ty nie. Jestem pewny, że to będzie jakieś głupota do wykopania. Ale krzyże widzisz, tak? Grałem w Graveyard Keepera, czuję się jak w domu. O już, w sumie ciekawa lina sprawa, szmata. Że tutaj na plaży takiej piaszczystej rosną drzewa. Tak, drzewa? Zobaczcie, jak to wygląda. Drzewa. Może, a nie ma palm? Kokosów? No właśnie nie ma. Puszka i szmata, dobra, takie rzeczy. Ale tu grobów... Jo, tu tych grobów jest więcej! Baterie schowajcie sobie do grobów, a nie głupoty. No właśnie, głupoty. Brakuje mi, bo w jedynce chyba była tratwa do pływania. Była, tutaj nawet nie była tratwę, żeby sobie popływać, no. No ja bym powiedział, że niestety, tak. Ale pod takim kątem to jedynka, znaczy w sensie, że... Tylko nie wiadomo jak, wiesz, jedynka we wczesnym dostępie wyglądała, bo no my pewnie już graliśmy w taką... Pełną, to już wszystko było dodane. No tak, ale wiesz, trochę jednak zostawia ci taki niesmak, że o, w jedynce to było, a w dwójce jeszcze nie dodali. Teraz będą się chwalić, że dodają nowe rzeczy. A w jedynce to było. A w jedynce było na starcie. To będzie w ogóle piękne, było. Jak w którejś aktualizacji dojdzie tratwa i szaleństwo, nowości. Bo wtedy się szybko ta wyspa pływało. No. Tak, lecisz z wody, no w ogóle te płonące strzały może no dodadzą. No właśnie, i też nie będzie ma. Zaskoczenie. Dobra. Dobra, ja przekopałem groby i powiem ci, szmaty i liny, czyli kopanie grobów jest absolutnie nieatrakcyjne. Ja trafiłem znowu na jakieś rozbite łodzie, ale... Idę w kierunku wody. A, znaczy, wiesz, bo w drugą stronę jak pójdziesz, to masz to, to masz obóz, może warto do niego, żeby... No właśnie widzę, że poleciałeś tam, ale będziemy szli w lewo, więc okej. Okay. No, ale tutaj jest jakaś rozbita łódka. O, jest łódka. Obóz nad wodą, faktycznie. No. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam. No to wracamy do tematów plażowych, proszę bardzo. To jest tak zwany beach, jak plaża. Beach, please, podcast. Plaża, proszę, podcast. O! Zbagowane ptaki. O nie, a właśnie, może z łuku je trafię. Ja mam pod piątką chyba łuk. Dobra. Pokaż, jak strzelasz z bloczkowego. Proszę bardzo, już ci pokazuję. Szczególnie do nieruchomego ptaka. Och. O kurde, jak tu się mierzy? O Jezus, jak dziwnie. No widziałeś? Dobra, idę do ciebie. Ja wezmę jakąś zwykłą strzałę, żeby... Z ciekawszych rzeczy to tylko te martwe orki widziałem i to wszystko. Blisko było. Prawie trafiłem. Co to tu biegnie? Kurde, nie o, trafiam. O kurczę, a tubylcy za mną polecieli. Chyba masz pustą bazę w takim razie. Trafiłem ptaka, aha. Tylko ptak jest zawieszony w powietrzu zabity i nie rusza się. Okej, okay, super. Super. Czyli nie opłacało się ogólnie. Dobra, nie opłacało się w tego ptaka. On nawet nie spada po zabiciu. Jesteś tu gdzieś? Idziesz ze mną? Płynę czym do płyniesz? Ciebie, ale... Sobą. Ale najlepsze jest to, że chyba baza jest pusta, bo tubylcy za mną polecieli. No ja tutaj widzę tubylców, to mam sam ich bić? A są jeszcze. No jest duży. Może bić. Tu jest... Jo, no, dwóch też... jest. Na razie... No, i więcej siedzi. Jeszcze jest ze mną. Czwórka jeszcze jest ze mną. Wiesz co, a może ubiorę się w... kamuflaż? Może to zadziała, mimo że jestem... szukasz ich. Tak.
Czekaj. To w której części, czy to było w Green Hellu, że się smarowało twarz części, a nie myśleli, że jest się jeden z nich? Oj. A może z Dying Light mylę? A może w Dying Light było? Smoking, kurtka taktyczna, kombinezon piankowy, ej, to nie mamy? Stroju kamuflującego? Zdjąłem to przecież z... A, kamuflujący mógł być tylko dla Virginii w takim wypadku. Widziałeś, to może mogła trzymać go na sobie. Chyba, że ja mam go na sobie i nie pamiętam. No ale chyba nie. Nie, to są kłody. Dobra. Czyli wychodzi na to, że trzeba będzie wziąć granaty albo jakieś inne rzeczy. Dobra, biorę granat i idziemy na nich. Jesteś gotowy, żeby tutaj ich ten sponiewierać? No, powoli dopływam. No, to jest kolejna rzecz, której mi brakuje. O, co to jest? Coś mnie użarło. Czego ci brakuje? Nie, rekin! brakuje mi jakichś takich znajdziek w wodzie. Takich, że gdzieś zanurkować, coś wyłowić. No ale to chyba, wiesz, ile tu jest nie wody? Trafiliśmy na to. Weź to znajdź potem. No ale to takie, wiesz, takie zaznaczone, że to coś może być. No nawet ten śmigłowiec, no, żeby coś tam. Zaznaczone? Bo ty znowu z AAA-ów, kurde, że masz wszędzie znaczniki i kurde na easy mode. Ale to widzisz, to mi chociaż idzie jakoś dogodzić, a tobie to nie. Jak nie zaznaczone? Znaczy jak zaznaczone, to źle. Jak nie zaznaczone, masz tyle wody, jak masz to znaleźć? Też źle. Lepiej w ogóle nie dodawać, tak? W ogóle nie dodawać wody. Po co w ogóle woda jest dodana? No. No. Dobra, trochę wystraszy... Jak słuchaj, ten obóz? Piękne jest to, że oni walnąłem granat i wszyscy uciekli. No. Znaczy nie wszyscy. Tak, nawet sensownie to wygląda. My chyba nie widzą. Duży się mnie boi. Dużego granatem rzuca. Dobra, jestem gotowy na walkę. O kurde! Duży uniknął. Co z tym granatem? Duży uniknął. Czemu to tak słabo poszło? Dobra, czekaj, bo ja mam dzisiaj testować to. Dobra, masz w ryj. Co tam dobrze! Było? A, włócznie. I w nogę. No i widziałeś właśnie sens tych włóczni? No zobacz. Jak to 3 włócznie? 4 miałem! Halo! 4 włócznie miałem, zobacz jak jest pięknie najeżony. Cyk. Dostał w rączkę, oj. Auć. Okej, okay. Chciałem mu nogę odciąć. Wygląda ładnie jako konstrukcja artystyczna. Poczekaj. Tego... Poczekaj, nie strzelaj, chcę mu nogę odciąć. Oj. A nie wiem, czy duży możesz. Po krzyku? Chyba tak. Czy mogliśmy jeszcze mu maskę pokazać? Na kamieniu. Mogliśmy jeszcze mu maskę to czerwonemu pokazać. Maskę pokaż. Ło, jest czerwony, faktycznie. Co on robi? Biorę maskę. Biorę włócznie. Ucieka. Czekaj, ja idę z maską do niego. To idź. No, po zabijeciu jego kumpla, to ja nie wiem, czy ma jest sens. Maska, ło. Widziałeś maskę? No, maska! Nie działa, maska nie działa. Ale jak ucieka, zobacz, ty... Masz... Szkoda, że nie biega. O, może będzie biegał. Z przodu jeszcze lepiej wygląda. Ojej, to był cios piękny. To najlepszy cios ever. Dobra, weź go tam. Dołukuj. Albo ja go dołukuję zaraz. A. Muszę się nauczyć strzelać tym nowym łukiem. Czemu nie chcesz? Aha. O shit, ale zes. Uciekł. Nie, bo ci włócznie zabiera. Kurde, no! Widziałeś? Może w nie nogę. Jest tak łatwo z tym bloczkowym. Dobra, dostaję, taktycznie dostajesz teraz. Ile on może przeżyć tych ciosów? O, dobra, padł. Uważaj, ktoś jeszcze leci do ciebie, bo pan wodorost. Ciach. Pyk. No, no. Z tłumikiem jak ta broń wygląda, brzmi fajnie. Kevina nam leją. A to Kevin przebiegł? Nie, ale... Kevina faktycznie, nam leją, ale wiesz... Kevin leży. Pistolet z tłumikiem nie wydaje huku, strzału? No to chyba o to chodzi. Idę Kevina podnieść. Słyszałeś, że nie słyszałeś? Znaczy słyszałem strzał z szyt... Znaczy nie wiem, czy z normalny? Pistoletu. Ja nie słyszałem. Z pistoletu teraz robię takie cik. Dobrze. Takie cik robi z pistoletu. No takie... Ale poleciał, a nie, to chyba ten. Ale włócznia. Headshotik. Ale się tym dobrze strzela. Kurczę, to może Virginii ten pistolet z tłumikiem by się przydał. Znaczy, najgorzej. Wiesz co, słyszałem w komentarzach, że jak dasz Virginii broń z jakimiś ulepszeniami, to ona ci zwróci bez ulepszeń, więc... To tak słyszałem w komentarzach. Ale... Zwrot tam zwrotem, ale rozumiem, że korzysta bez ulepszeń. A, tego nie wiem. Tego nie wiem. No dobra, no to mamy tutaj coś do pozbierania w sumie, tak? Pytanie, czy jest tutaj coś ciekawego, jest unikalnego? Saszeta. Muszę saszetę pootwierać, dobrze, że mówisz. Postaw nam ten, jakiś namiot. No. W sumie się ściemnia trochę powoli. To. Ściemnia? Tylko ściemnia się. To jest 28 dzień, więc wiesz. Dwa dni do zimy.
Znaczy my mamy ogólnie taki plan, że jak przyjdzie zima, to idziemy w góry. Żeby to było ładnie tak... Klamra kompozycyjna, nie? Że i tak jest zimno, to możemy iść w górę. A czy my w ogóle znaleźliśmy ciuch na zimę jakiś ciepły? Bo dobrze, tak... dobrze, że poznałem ten plan. No przecież gadaliśmy o nim, co mówiliśmy. O zimie? No, że w zimę idziemy w góry. Gadaliśmy o tym. Może. Tak mnie słuchasz. Tak mnie słuchasz właśnie. Dobra, co ja miałem zrobić w ogóle? Bo teraz już saszeta? Się zgubiłem. Saszeta opening, dziękuję. Cztery saszety mam. Kevin? Ty, całość jest napisane. No to no świetnie. No to to samo. Ale jak wyjdziesz i wejdziesz do gry, to jest szansa, że znowu będziesz szło je otworzyć. Więc to tam jakoś tak losowo chyba te rzeczy. W sensie po uruchomieniu gry się odpalają. Chciałem saszety otworzyć i nie mogę, więc będziemy musieli odwiedzić dom, żeby to na spokojnie ogarnąć. Patrzę, czy... Za dużo a to Kevin. Saszetek? A, czekaj, miałem obóz rozbić. No właśnie tak... A która jest godzina w ogóle? Tak wygląda, 16. Jakby się miał ściemniać. To może poczekać z tym obozem. No to poczekamy, chodź, idziemy jeszcze plażą. No. No, ona taka dość duża się wydaje, więc ma potencjał. No wokół wyspy jest, no to duża. Strzał w ogóle nie zbierasz. What? Jak to zebrałem? No nie, tam była wbita. No, jednej nie wziąłem i już. Aha. Dobra, tak się właśnie jedna skóruje strzała ptaka. Jedna strzała kołczanczyni, czy jak to tam? Jedna strzała kołczanczyni? Kołczan! O Jezu, jeszcze gorzej. A, to już zostawiam Kauchan. Tobie. O nie. To brzmi jak jakaś taka dobra strona. A, że Forchan Kauchan, rozumiem. No, że na Kauchanie znalezione. O kurcze. Ej, to jest nawet dobry pomysł na to, żeby nazwać kiedyś tak jakąś stronę. Proszę tutaj, wiecie, już jakby jest napisane, jest tutaj na filmie jest dowód, kto wymyślił, więc prawa autorskie i jakby procent leci. Jak ktoś będzie chciał stworzyć stronę o nazwie Ej, Kauchan, czemu nie niszczysz strumień? No zastanawiałem się, czy zostawić ten opening tobie, czy... A. Tylko, że one są, wiesz, to tak wykopane. Właśnie to jest ten no brak tej satysfakcji tego. Z otwierania, no. Tak. Że tak jakby to tak było, że otwierasz i wyjątkowa pałka albo coś. No. A tu nie ma wyjątkowej pałki, jest tylko wyjątkowe kocie jedzenie. A kocie jedzenie akurat sobie otworzę. Ja sobie wziąłem, bo tu jest kolejna puszka, więc tak w sumie. Jezu, to są dwie puszki. Liny. A co jeszcze z lin można było robić? A może zobaczę, co jeszcze dało się z lin robić, żeby jakoś je zużyć na coś? Aha, trolki. Pancerz z kości. Ekstra, tylko do tego jest. Nie, no jeszcze trolki możesz robić. To wiesz co, to chyba rzeczywiście coś się nie popsuło. Nie pokazuje wszystkiego, no. Tylko nie wiem, gdzie są te drukowane haczyki. Lina do tyrolki? No. Nie mogę nic z nią robić. A nie, poczekaj. Ale nie, bo tam masz linę, gdzieś są drukowane haczyki, tylko ja u siebie nie widzę tych drukowanych. Słuchaj, rzeczywiście jest tak, że kładę wydrukowaną linę z kotwiczką i jest pół zębatki, ale nie proponuje mi co więcej. Więc jakby jest popsute, widać. To jednak całość, no właśnie. Albo to dlatego, że jest całość, chociaż z drugiej strony... No tak. To może masz full. Tak, bo bomba zegarowa mi wróciła, już widzę, mogę ją zrobić. Już mogę zebrać rzeczy, ale widocznie jeżeli masz full, to ci nie proponuję, ale to bez sensu chyba trochę. Nie wiem, jakoś tak czuję, że to... Może być tak, no. A gdzie są teraz monety, bo oni je przenieśli? Tutaj. Dobra, po lewej, pieniędzy. Przenieśli skubańcy. I kosteczka, i jest C4. Chyba mołotowy muszę sobie też zrobić, bo widzę, że nie mam. Kurczę. Nie, no mam dwa. Okej. Koktajlik. Mam też dużo flaszek. Szmatek. No teraz to tych szmat jest mnóstwo, to można zrobić pancerz kamuflujący. No właśnie, jak tak patrzę na swój zestaw, to mi chyba brakuje tylko kamiennych strzał, a tak to mam wszystkiego full. No właśnie. Ja mam tak, 12 wydrukowanych, czyli trochę straciłem, i 19 kamiennych. Mam też 13 z włókna węglowego i 15 bełtów do kuszy. Idziemy dalej. A to dalej mówisz? Czy zaraz jakieś spanko? Nie, no jak będzie już ciemno, to spanko, ale to alto jeszcze kawałek. Bardzo łatwo się... No właśnie, survival. Kurde, biegniesz do głupiej mewy i z siekiery ją bez problemu dziabiesz i już mam jedzenie, nie? Więc no nie ma tutaj problemu z jedzeniem, piciem. Nie ma tutaj takiego survivalu, że czujesz, że wszystko cię może zabić. No jakoś tak właśnie czuję, że rzeczywiście fajnie by było, gdyby jednak... Twórcy pomyśleli o tym, że jakoś tutaj, albo wiesz, taki tryb zrobić, na przykład... Czy wiesz, może wyższy poziom trudności, tylko boję się, że wyższy poziom trudności to będą bardziej agresywni wrogowie, tak? Ale właśnie brak respu byłby, nie? O, zachód słońca nad oceanem, ale to będzie piękne. Rozbijać bazę? Jeszcze nie. Zobacz, jeszcze słońce wysoko, zobacz.
Jeszcze sterczy. Co ty tu? Co? Bo ja chcę zwalić kłodę do wody. Po co? Zobaczyć, jak będzie wyglądało to. Dobrze. Czy będzie plum? Zwalaj do morzu. Wody. Już naprawili ogólnie kłody w wodzie, więc może nie będzie gliczy bugu. Nie będzie tak miło. Ale? Nie, w sumie. No tak sobie unoszą się ładnie. No. Ale mam takie, wiesz, wyzwanie zręcznościowe. Oho. Skakać po kłodach. A da się w ogóle po nich chodzić? No już zwaliłeś zadanie. Przez chwilę się dało. Już zwaliłeś zadanie. Dobra, to jest ten moment. Gdzie trzeba iść spać? No, to robi się ciemno. A jak tam, kurde, zachód miałem zobaczyć. Czy zachód w ogóle jest ładny? No. W sumie, a nie, ona się schowała za chmurami, to nie zobaczymy zachodu. No jeszcze chwilę jest to słońce tutaj. Tak, ale widzisz, że się schowało za chmury. Już nie jest tak ładnie. Nie jest tak ładnie, rozpalać jak ogień? Możesz. Co, tak na plaży będzie ładnie wyglądało. Możesz, bo się przyda w sumie. Ja mam jakieś rzeczy do usmażenia na później, jak wstaniemy, żeby było gotowe. Więc tak naprawdę robisz sobie tutaj takie dwie sztuki jedzenia, pukłaczek napełniasz i w sumie możesz biegać parę dni. Dwie sztuki jedzenia, emerę ciśniesz do końca. Tak naprawdę chyba największym... A, emerę, no tak, zapomniałem. No. Tak, większym wyzwaniem jest chyba zima, tak? Bo tam rzeczywiście musisz trochę dbać o to ciepło bardziej, chodzić z pochodnią w ręku. Cześć, Kevin. Kevin, weź sobie odpocznij. Dam mu opcję. Zrób sobie przerwę. Tak, weź sobie odpocznij, patrz, chłopcze. Patrz, ostatnia chwila na zachód słońca. Ja, bo Kevinowi mówię. Co? Co on taki smutny? Co ty... Dawno nie odpoczywał. No właśnie, powiedziałem odpocznij, a ty olał mnie chyba. O, ale słońce już zaszło za chmury. Nie widać. Ciepłym nic. Smarem. Co ciepłym smarem? A co takie jedzenie? O, ryby złowiłeś? Nie, zepsute ryby. No złowiłem takie. O, patrz, przyniosła wiewiórkę nam. Patrz. To. Patrz, za to jest. No, Virginia. Czekaj, Cooked Ryba Collected biorę. Gdzie? Ja nie widzę. A zostawiłeś Virginii. Coś z tego mięsa? Nie. No tutaj, to ja wezmę tą wiewióreczkę od Virginii. Weź wiewióreczkę, a ja ci dorzucę mięso, sobie zaraz go weźmiesz. Raw mięso. Cooked mięso. O, sorry, cooked mięso dorzuciłem. Wiesz, cooked mięso, zabieraj cooked mięso. Dobra, masz tu jeszcze dwa mięsa do pilnowania. Zobacz, jak chmury ładnie wyglądają. Ostatnie chwile, na to takie pomarańczowe, no. Kurczę. Ale no, gdyby i zaraz to nie będzie było... ciemno. Właśnie, jest już ciemno. Kto zaklaszcze? Ło, jak się... idzie ciemność. No. Idzie ciemność. Czy wiesz, ja tak Woodstockowo myślałem, że zaraz będzie ciemno. Byłeś kiedyś na Woodstocku? Czy tak o tym Woodstocku gadasz ciągle, często? A, widzisz. Oglądałem filmy z Woodstocku. Się położył. Byłem na Woodstocku! Na Woodstocku. Jak jeszcze... Jak jeszcze Woodstocku nie było. Nie. Jak Woodstock jeszcze był właśnie w okolicach tamtych, tych nadmorskich miejscowości. Właśnie tak tam... Raz byłem w okolicach tych Łeby, Dębek i tak dalej i tam niedaleko był Woodstock. Co to była za miejscowość? Chyba nie był Woodstock. Coś mi się był wydaje, Woodstock że... na bank. Może to był jakiś... Woodstock. Woodclock albo coś. Woodstock nad morzem, zaraz sprawdzę, powiem ci. Z naciśnij, było, no. A nie będziesz sprawdzał. A robię Z. Woodstock nad morzem. O-o. Co to? O, biją mnie! Biją. Ja nic nie widzę! Nic nie widzę. Ta Virginia chyba załatwiła problem. Strzeliła? Tu leży problem. No, strzeliła. Mhm. Jak się cieszy! Zapalę światło. Patrz. Saszeta wypadła. Kurde. Faktycznie, no wezmę saszetę, ale ja mam full, więc... Rozpalmy ogień, zobaczmy, czy wszystko jest okej. Dobra. O, już Googla, czy Woodstock był. Muszę zobaczyć. Nie, no na bank był, bo byłem przecież tam. Dobra. Nad morzem. Ej, Woodstocku. Dziadku! Dziadzie jeden! Hełm straciłeś. Dziadu. No. Zakładam sobie jakiś pancerz na ryj. W Trzymanowie! Ale teraz nad ja nie jeziorem wiem. Żarnowieckim. Ale poczekaj, to teraz jest... Aj, zgasło. No, w ogóle się rozwaliło na dobre chyba. Dobra, chodź, idziemy spać. Rozumiem, że to był Trzymanów, tak? Trzymanów, no, w Trzymanowie. Ale wiesz co, ja nawet nie miałem świadomości, że byłem w życiu na pierwszym Woodstocku, jaki w ogóle kiedykolwiek był. To był pierwszy przystanek Woodstock. Czujesz to? Chyba pierwszy jednak to przystanek nie był Woodstock. Woodstock. No, na bank Woodstock, bo to pamiętam. Pierwszy przystanek Woodstock, a ja na nim byłem. Och, jej. Jak widzisz? Ci z tym? Więc nie możesz mi zarzucić, że na Woodstocku nie byłem w momencie, gdy byłem na pierwszym przystanku Woodstock. Jeszcze raz powtórz, że byłeś na pierwszym przystanku Woodstock, bo jeszcze nie pierwszy powiedziałeś tego. W Trzymanowie. Nad jeziorem Żarnowieckim. O kurczę.
Szaleństwo. No. Ja nie wiem, co ty teraz... Teraz powinieneś po prostu sobie to napisać w ogóle w profilu na Facebooku, hasło w opisie. Hasło Woodstocku było miłość, przyjaźń, muzyka tamtego, no. Tak, bo to sobie wyczytałeś z Google'a. Co? Do wody, do wody! Robaki wyszły z ziemi! Szymonowie, kurczę, sobie czytam, co się działo. No weź, trzepaj to! Czekaj, gdzie się a nie chcesz sprawdzić, czy się nie utopi, jak pójdzie za nami? Tak, jak powali Kevina. Cyk! Chodź za mną, zostaw Kevina, Kevin się boi. Kurczę, byłem na pierwszym Woodstocku. No i teraz będzie przeżywał jak kurde. No bo nigdy nie myślałem, że to wykopki. Był pierwszy z pierwszych Woodstocków, no. No to był pierwszy, ale wiesz, że to był pierwszy? Tak. To był pierwszy Woodstock. No pierwszy, to pierwszy. Pierwszy. To jest, kurczę, to jest origin. Mhm. Woodstock. Cyk. Woodstock dziedzictwo. Dziewictwo chyba. No też. Strzelaj Virginia! Głodami. Co? Aj. No czemu? Co zrobiłeś Virginii? No ty! To miał być na pod... Patrz, na niego też działa! Patrz jak kłodami, zabijesz wroga kłodą? Pewnie. Potknęła się. Gdzie się tak rzuca? Jeszcze nie było, G nie? Rzuca. Na G. Patrz, prawie... Zabite nie. To będzie, ja nie będzie osiągnięcie. Dawaj. Oj, walno mnie. Łomnie też to kłodę straciłem. To nie jest takie proste. Nie jest takie, bo trzeba blisko podejść. Jest! Znowu kłoda na niego Dobra. Spadła. Czekaj, bo mi wyleciała mi kłoda z ręki. Oj, akurat to minął. To by było osiągnięcie, zabić wroga i to takiego epickiego kłodą. Dostał! O Jezu, ale mnie też trafił. Ty, ile on mi pancerza zabiera! Ale padł, co on robi? Nie padł. Jakoś tak kurczę się tutaj. Znaczy ja mam nadzieję, że idzie ich zabić kłodą, a nie, że to są jakieś takie nasze fanaberie, które... Jak to wygląda w ogóle? A tam o się nie, wiesz, Virginia! A tam się tubylte na nas patrzył jak na debili. Aha, to nie, może tam Virginia. Są więźniowie. I zauważyliśmy ich w nocy. Tam są przywiązani. Okay. Widziałeś, jak walczy odważnie? Virginia, jak zostaw strzela. Go! Dawaj, no. Kłodą go! O, kłodą dostaniesz. Kłodą! Ja też chcę kłodą. Tylko to trzeba G nacisnąć. Jak ona z tego pistoletu tam ładuje no. W niego. Kurde, ale ile to ma HP, że to jeszcze nie zginęło. No. Ło, odejdź! Niosę kłody. A, bo tu, jak się to rzuca. Ty dwoma kłodami naraz rzucasz, taki krzyż robisz no. Z kłód. Dobra, ja też chcę. Cyk! Nie wiem, czy dostaje obrażenie. Oj, Virginia dostała. Weź podnieś ją tam. Nie, bo Dobra. Zabijesz Virginię, podnieś ją. Kurde. Podnieś, jest! Dobrze! Zabity kłodą! Kłodą ubity, no. To jest... To jest osiągnięcie. Powinien być achievement za to, no. No właśnie, dobra, skrujemy. Takie, bo gotowy? Przydałby mi się. No, gotowy. Ja pierdziel. Mutant zabity kłodą. Legendarny mutant. Kłodą! Mutant. Jeszcze to ja zrobię inne osiągnięcie. Zobacz, tutaj są dwóch przywiązanych jest, to ciekawe. Właśnie zobacz. Nie wiem, co z nimi zrobić, koktajl Mołotowa? To jest ciekawy pomysł, ale zobaczmy, co się stanie teraz. Ło, dostaję też obrażenia! Ło, ty idę kurde! Idę po kłodę. Nowa zabawa. No. Co za faza. To jest najlepsza broń, nie jakieś tam piły, siekiery. O! Kłoda. Pokaż. Jest. Ale jak on to odporny jest? Ile kłoda zadaje damage'y? Nie wiem, za mało. Mi się, że straciłem pancerz przez nią. Czekaj, uwaga, rzucam. Ale ty nie we mnie. Trzeba dwoma rzucać, tam dalej się trzyma. A wiesz co, a może oni są nieśmiertelni jak są na tym, wiesz? Ja strzelę mu w głowę. Nie no, dostaję obrażenia. Nie strzelaj mu! Nie, bo zepsujesz wszystko! Dobra, to tego drugiego przetestuję. Cyk! Idź testuj na drugi, masz drugiego do zabawy. Kurde. A nie, umierają, mogę umrzeć. Jedno no strzał. Co ty? Ale jeszcze oddycha. Jaki on odporny jest! Te kłody to jest minimum damage! No możemy typie, ile możesz żyć! Weź już! To chyba nie działa. Jestem zawiedziony. Ile krwi. Chcesz skurować tego gościa tutaj? Za chwilę, czekaj, bo musimy zrobić coś fajnego z nim w takim wypadku. Ognisko? Ja podpalę oczywiście, nie? Więc a może nie ognisko, było... czekaj, a może idzie co? Ognisko... Czekaj, nie rzucaj jeszcze czemu? Niego. Bo może idzie ognisko pod nogami rozpalić. Czyli masz wizję znowu. Oho, dobra, patrz rozpalaj. Na to. Palenie wiedźmy? Okej. Okay. Oj, za dużo wiedźmi nagrałem. No nie mogę, podpalił kościa. Co za typ. Patrz, kolejna wiewiórka, ale dalej żyje, no. Ale pali się, no. No. No jest jakieś nieśmiertelne, nie? To... Kurde, wiesz co, to dorzucimy mu trochę do ognia. Więcej się pal!
Patrz, no może ta kłoda jednak była oszuka... Znaczy, w sensie ona... Dobra! O, jest, padł, dopiero! Yeah. Ale najlepsze to, że lina została niespalona, ale kłody się też palą, zobacz! O! Wow, tu się wszystko pali! Jest... Kurczę! Wszystko się pali, wszystko u się mnie tylko on się pali. A u mnie się kłoda, wszystko, tu jest jeden jak, tu jest... Ile tu ognia? To ty masz ładny widok, u mnie tylko on się pali, tak? Ognisko. No. Widzisz? A u mnie wszystko dookoła się hajczy. Chodź oskurować tego tutaj. Idę. Dobra. Czekaj, bo nie widzę. No, no. O, już. Good. Ciekawe w sumie, czy tamtego będzie można oskurować, czy kosteczki wypadną, bo się spalił. Chociaż, no właśnie. No. Tak. Ajajajajaj. No i tyle ze skórki. Ale dobra, no zrobiliśmy test, tak? No. O, kłoda jedzie na ogień, ale nie no, hajcie się. To się ładnie pali. Ale wiesz co, ona już... wygląda jak była trochę spalona ta kłoda. To mewy. Dobra, no to zrobiliśmy eksperyment, to jesteśmy zadowoleni, idziemy dalej plażą. No. Jeszcze 40 odcinków i dojdziemy do domu w ten sposób. Wrócimy na wiosnę. No mamy już 35 minut poleciało, kiedy ten czas leci? No widzisz tutaj, to poważysz trochę przy użyciu kłody. No, plaża to się. Pobiegasz, czas? No. Mamy który? 29 dzień. Tu jutro będzie zima. O, no. Kurczę. A my mieliśmy skończyć obchód do 30 dnia, to trzeba teraz się spieszyć. Koniec mamy zabawy. Pół dnia, żeby oblecieć wszystko. Co tutaj się... A, jakiś... Ja zobaczę, gdzie jesteśmy. Wiesz co, ale my jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy po drugiej stronie. Mhm. Znaczy, jeszcze nie doszliśmy nawet do rzeki z jaskinią, ale... Właśnie najgorsze, że nie mogę bardziej oddalić widoku, żeby stwierdzić, co tam jeszcze jest, ale no... No nie no, maksymalnie jak oddalić, to faktycznie dużo widać. No dobrą sprawę. Boże, zabójstwa kłodą. No dobrze, no jest jakiś achievement, tak? To już człowiek się tak bardzo... Ta gra jest tak poczuł trudna, pewnie. Ten survival jest tak zaawansowany, że człowiek już szuka? Suka sobie wrażeń po prostu i kłodami tak. Próbuje walczyć z przeciwnikami. No słuchaj, to teraz trzeba jakiegoś legendarnego bossa zabić kłodami, no. Wejść do podziemi z kłodą. To znowu trafić na tych tam, na rodzinkę, nie? To... No, rodzinka to już chyba dead na stałe, chociaż... Że się nie respią. Early access to nigdy nie wiadomo. Dobra, zakładam skóry. Ja sobie tutaj saszety otworzę. Kurde, no ja nie mogę saszet otwierać na razie, bo mam full. A, to zobaczysz. Ale wejdziesz raz jeszcze do gry i będziesz mógł, więc tam się chyba wtedy to jakoś wylosują rzeczy, których nie masz. Ale baterie by mogły z nich no. Wypadać. No tak ciężko tu o baterie. Ale wiesz w tej co, grze. Czasami wypada bateria. No. Chyba. A to tak, no raz mi też chyba wypadła z saszeta, ale raz na tyle saszetek otwartych. Więc to mnie boli, że z jednej strony fajnie by było zrobić ten ładny pancerz. Taki ale full no pancerz. Baterii, no szkoda tak, baterii. Ale baterii to tutaj nie ma, no nigdzie. Ale z drugiej no, to... strony w sumie jak rzeczywiście używasz latarki, na przykład używając jej w sposób taki, że ze strzelby tak, albo z pistoletu, to wydaje mi się, że ten. Że to daje radę. A to ty. To ja tu zbieram, żre. Zrzut jakiś w krzaku, opatrz. A to się akurat ciekawie zrobiło. To jest ten. Guanorano. Co się ciekawie zrobiło? O, łódeczka. Jakieś pieniądze, łódeczka. Liny. Teraz nie wiem, czy to tak darło mordę kiedyś. Za oknem, czy darło mordę w grze? Chyba za oknem, bo ja nic nie słyszałem o to może. Kurna, co ja z tymi linami mam zrobić, no? Nic. No. Za dużo linów. A tak walczyliśmy o nie na początku. A no. Nie no, kurde, no flashbacki z przeszłości, no wzdłuż plaży wszystko obchodzimy. I ta góra tam jest wysoko, tam jest tutaj. Tam no miejscu. Właśnie nie tak łatwo będzie się wdrapać na nie, jakby chcieć nawet. Nie, no jakaś tam pierwsza ścieżka i tyle. No rzeczkę ewentualnie, to może... Chociaż rzeczkę też potrafi mieć takie wodospady. Potrafi. U Korle idziemy do jaskini w następnym odcinku, od razu już zapowiadamy. Znaczy pod jaskinię, no. A wchodzimy u Staszka. więc jaskinia u Korle. Żebyście mogli popatrzeć ładnie na ściany, jakie są ładne tekstury ścian. Bo to już... Ty możesz sekrety szukać w taki sposób. Mhm. Każdą ścianę przylizać. Tak. No weź to tam jest jakiś... Na pewno są jakieś związki organiczne fajne do wylizania ze skał. Nie wiem tylko jakie. Kurde, nawet jeszcze do rzeczki doszliśmy. A widzisz ten hel, cypelek tam na końcu? Jaka wielka rzeka tam jest? O kurcze. No, Nil. I Wisła. Gil chyba. Gil, ale będąc przy takich właśnie... Gil Armstrong. Kurde. Trochę górskich klimatach, trochę takich właśnie lizania ścian, no. Szczelinach i tak dalej, to... lizania szczelin. Szczelin.
No to, to miałeś okazję pić taką wodę, taką, taką... Prosto ze strumyka, znaczy z takiej, no, może studni. Nie tyle ze strumyka, nie, nie, bardziej te studnie takie, jak tam tak, masz też tak, uzdrowiskach, tak, tak. Jakaś szczawnica czy coś. No właśnie, szczawnica to jest znakomite słowo, które pasuje do smaku tego czegoś. No. Boże, jakie to jest, ile tam jest, związki organiczne są tak intensywne, że czuję, jakbym po prostu pił, nie wiem, wodę z kilogramem soli. Właśnie, ja pamiętam jak ten, ale bo wiesz, na przykład jak masz świeradów zdrój i tam masz na takie... Co mam? Świeradów. Okej. Okay. Świeradów czy to świerardów? Teraz zwątpiłem. No widzisz? Może ścierardów w ogóle, ja nie wiem, pierwszy raz słyszę tę miejscowość. Sprawdzę, mam go. Pozdrawiamy wszystkich ze Świeradowa! Nie no, Świeradów. Myślałem, że mnie poprawiłeś, bo coś tamtego. Świeradów, dobrze mówiłem. Ja ci po prostu wrzucam taki element zaskoczenia w życie. No, ja później się zastanawiałem, czy ja coś źle powiedziałem, czy jest wszystko okej. Okay. Łódki! No, idziemy. No, to tam masz taki dom zdrojowy i tam ta woda jest spoko, ale na przykład w Szczawnicy to miałeś taki, przynajmniej jak byłem tam w latach 90. na wycieczce klasowej, to był taki kranik na środku... Poczekaj, w latach 90. ty jeszcze pamiętasz te czasy? Kurczę, co się wtedy działo, to pamiętam lepiej niż to, co wczoraj tutaj miało miejsce, nie? To lata 90. O, patrz, jest strumyk, którym by można było iść w górę, jakby, albo dalej się plaży trzymać. Plaża! I... O! Ale plaża ma później drogę, no. Zobacz to. Mogę założyć. Nie można czapki kapitańskiej założyć. Ale pieniędzy ile tu jest. Ale w Szczawnicy jakby. No, był taki ogólnodostępny kranik i tam ta woda, o Jezu, jaki to był smród i kolor. Ja mam nadzieję, że to była źródlana, a nie z jakichś tam źródeł miejskich. Na pewno była. No. Ale Szczawnica idealnie pasuje, chociaż na przykład Szczawnica mi się bardziej ze Szczawem kojarzy. A zupa szczawiowa? O człowieku, to jest dopiero piękna sprawa. A będąc przy rzeczach, które kiedyś? Pamiętam, a to tak, to tak. To... Zupę ze szczawią, szczawiową? Nawet całkiem niedawno, w sensie w zeszłym roku, ale... całkiem niedawno, ojej. No tak, ale... Szymy, na ostatni sezon na szczaw, tak? Przy wycieczkach z lat 90. to mi się przypomina takie sytuacje, jak na przykład stawało się pod budką telefoniczną w rzędzie i każdy na do monety. Domu musi zadzwonić. Nie, no, to na były monetę, karty, albo na kartę. Karty się kupowało. I takie, nie? I monety, i kartę, w zależności jak to budkę tam. Karty na punkty tam chyba się liczyło na minuty, nie wiem jak to tam było. No, impulsy chyba. Impulsy, tak, nazywali, tak. Pamiętam jakie były tam kombinacje, że jak niby tam markerem przejedziesz potem czy coś, to że ci wyzeruje, czy z magnesami, ale chyba już, nie, kurde, działa, jakaś już. Chora wizja. Od razu. No. Ej, takie to czasy były, kurcze. Ale zobacz tak naprawdę, ile w ciągu 20-30 lat, jaki jest postęp technologiczny. Ja się boję, co będzie za 30 lat, jak dożyjemy oczywiście. Ale z drugiej strony zobacz, jaka to jest... idzie w niebezpiecznym kierunku. Albo i w sumie całkiem fajnym. Patrz, nie dość, że bezpiecznie, bo to dziecko to ma cały czas kontakt z rodzicem. No aż za dużo. Co prawda z perspektywy potem dziecka są, może to gorzej, bo jak masz takiego nadopiekuńczego... albo jak masz nadopiekuńczego rodzica, to ci będzie dzwonił co chwilę do takiego dziecka. Weź tak, to potem wypuść takie dziecko i potem wiesz, strach, bo kurczę, ale przecież... bo to jest taki typ rodzica pewnie się bardziej teraz wykształca, że dziecko do złotej klatki, nie? Czyli że... No ale tak, ale znaczy... nie wychodź, jak wróć o 19, ale koniecznie co godzina wysyłaj SMS-a, że żyjesz. Paranoja. Nie wiem, czy nie kusi do takich jakichś rozwiązań typu, że o, ma smartfona, no to cyk, śledzenie smartfona, gdzie jest. No właśnie, no i to jest bo teraz. Bo kiedyś to jechałeś, kurde, na wycieczkę szkolną, to twój kontakt z rodzicem to był tylko taki, jak tam mieliście przerwę w ciągu dnia i właśnie budkę, no, na którą wszyscy tam napierali. Ale jednak mimo wszystko, wiesz, jak kolonia, no to jednak kolonia, tak, no to jednak wiesz, że to tam... Powiedzmy, że w miarę bezpiecznie, zakładam, chociaż... że powinno być okej. Okay. Chociaż pamiętam, że na jedną kolonię, jak jechaliśmy i był taki autokar dość dziwny, to mój ojciec poczuł się, że ten autokar taki jakiś stary, jakiś ten kierowca taki niewyraźny, to z opowieści wiem, więc to nie wiem, czy to zweryfikowane, ale no opowiadali mi rodzice, że potem się okazało, że był tam parę promili, nie wiem czy dużo, ale po piwku był kierowca. Że parę więc, promili, kurde, przekroczone, tak? No. Już no parę promili, no ale w sensie, no że nie był trzeźwy, nie? I kierowca autobusu szkolnego nie był trzeźwy. A myśmy mieli jechać takim autobusem, więc kurde... I co się stało w końcu? Nie pojechaliście? Wiesz co? No, wiem, że wycieczka się odbyła, ale nie, on miał zapasowego kierowcę, w sensie tam było ich zawsze dwóch jest, nie? Więc jakby...
ten backup jego prowadził. Który miał trochę mniej promili. Trochę miał mniej promili widocznie i już mógł prowadzić, więc tamten chyba po prostu był oddelegowany do domu kajak. Kajaczki. Kajak do domu? Kajak do domu. Okay. Kajaczki są. Rozumiem, a ty jesteś obok. Delegowane do domu kajak, no. Nie, bo połączyłem. Praca, praca. Świetnie. Co ciekawe, czy to są ludzie, którzy tu przypłynęli, czy którzy stąd próbowali uciec? Nie wiem. Popatrz, teraz dalej iść plażą, czy wbić tutaj, masz taką ścieżynkę w lesie, która aż się kończy. Bo ja bez GPS-a chodzę, bo po co? Bez mapy, tak. A ścieżynka jest taka. Widzisz? I ona gdzieś prowadzi i się kończy. O, a ja widzę, że tu jeszcze jedna zielona kropka będzie do mnie. Jak to? A no druga strona wyspy. Widzisz? No. I jaskinia jest obok. To będę miał cel w życiu. Kropeczka. Wbijać na ścieżkę, a ty plażę? Albo ja plażę, a ty na ścieżkę, żebyś nie miał cały czas plaży? Ja lubię plażę, możesz wbijać na ścieżkę. Będziemy się kontaktować. Może trafię na tubylców. Ja w sumie do tej ścieżki dojdę, więc może się spotkamy i na no to tam na ten cypelku tej ścieżki. Ja bym powiedział, że na skrzyżowaniu możemy pójść razem na górę, bo może będą te spadochrony. Boże, lotnie może. A to by przyspieszyło trochę. No byśmy szybciej dolecieli do tych... A wiesz co, to wygląda jak taki system jezior w ogóle tutaj. To jest jakaś mierzeja. A zobacz, ile tu jest wysepek. No spójrz na mapę. Cała masa tego tu jest. Mazury trochę. No. A na Mazury powiem ci... Kurczę, chyba byłem tylko dwa razy w życiu na Mazurach. Ja zawsze chcę się wybrać. Nie byłem. Ani razu? Mijałem, ale tak, żeby być na wakacjach, to nie miałem okazji. Ja byłem na dwóch obozach żeglarsko-tenisowych, tak to się nazywało, i one były na Mazurach, chyba nad Wigrami. Tak, pamiętam, że byłem na takich obozach. To był ciekawy pomysł. To jest dziwne, bo kiedyś na przykład często jeździłem do Olsztyna, więc w sumie jadąc do Olsztyna to można było sobie odbić gdzieś tam w stronę Mazur. Pozdrawiamy wszystkich z Olsztyna przy okazji. Tak. Trochę szkoda, że taki mały rynek jest. Nie, ale fajny jest rynek w Olsztynie, bo pamiętam go też. No ja pamiętam tyle, że jak wchodziłem, to już z niego wychodziłem praktycznie. Oje, to ty chyba, kurde, rynków nie widziałeś małych, bo taki ryneczek malutki to jest choć... Jezu, jak jedziesz chociażby, nie wiem, o Piwnicznej mówiłem ostatnio. To w Piwnicznej jest bardzo mały ryneczek. Taki, no tak, ale... Taki po prostu Ryniunio na przykład. Ile osób tak. mieszka w Piwnicznej, a ile w Olsztynie, to tak wiesz. No ale Olsztyn rzeczywiście większe miasto. No. Ale powiem ci, że jak na tak duże miasto, to tak dość skromny ten rynek się wydaje. No. Jednocześnie jak sobie myślę o rynku warszawskim, to nie jest jakiś super duży, no. Tylko mamy Zamek Królewski, no mamy Stare Miasto. Nie jest mały, ale też nie powiedziałbym, że to jakiś gigantyczny rynek jest, no. Zależy, co uznajesz za duże, a co uznajesz za małe. Słuchaj, znalazłem dwa trupy, ale przy nich jest tylko Biblia i koniec. Nie ma nic ciekawego, nic nie straciłeś. Nic ciekawego. No ja po tych ścieżkach chodzę, też nic w sumie się nie wydarzyło. No, ale to za to zawsze zazdrościłem, bo to tak jak znajomi mnie tam zabierali, to może nie tyle na rynek, bo tam za wiele się nie działo, ale za to zabierali mnie na to miasteczko studenckie. I oj, tam im zazdrościłem, bo masz takie akademiki zaraz przy jeziorze. No kurczę, coś pięknego tak na studia sobie tam posiedzieć i... W ogóle tam polany, nie polany, no to mają pięknie rozwiązane. Studenckie miasteczko? Tak. To Disneyland trochę. Tak można było się poczuć trochę jak w tych amerykańskich filmach, jak oni mają te swoje kampusy i tak dalej. No to... Powinien ci się podobać słowo kampus. Zresztą ty lubisz to point campus, to grałeś. To point campus. Mówię, że jak ci się spodoba, to już wiem, w którą stronę pójdziesz. No. Tyle lat. Kurczę, wspólnych koopów, już nawet człowiek żart jest w stanie przewidzieć. Wiesz co, idziesz sam, bo ja się tak zająłem plażą, że w sumie cały czas po plaży idę. Ja chodzę cały czas po tej ścieżce, ale... Na górę ścieżki, zobacz, tam nie będą jakieś lotnie, najwyżej no właśnie, przylecisz lotnią. Właśnie byłem, ale nie ma nic na tych ścieżkach, dziwne. Ale na górze, na szczycie może będzie. A co, że na szczyt, że na górę ma wchodzić? Nie, to tam ci... Tam, gdzie się kończy ścieżka, no jesteś chyba już byłem, blisko. I z jednej, i z drugiej strony, no. I? Ale niestety nic nie było, ani na jednym, ani na drugim końcu, nic. Absolutnie, nawet wioseczki nie było małe. Słuchaj, to jeszcze jest teren early accessowy widocznie. Jeszcze nie dali kontentu w tym miejscu. No. Nawet tubylców tu nie ma. Po drodze mijaliśmy, ale tutaj jest też spokój bardzo duży. Tylko wiesz, najgorzej jak na któregoś z nas wyskoczy ta rura taka. Jaka rura wyskoczy? No ten, co go kłodą zabiliśmy przed chwilą. A, dżdżownic. Dżdżownic, Robol. No. Dżdżownic.
A czy wiesz co, on, ja bym go nazwał 6-9 ogólnie, nie? Bo on taki trochę, chociaż nie, on nie. Dałby radę, nie? To... W sumie z drugiej strony on się łączy tym samym ze sobą, to nie 6-9. 6-6 albo 9-9 w takim wypadku można by go nazwać. Tylko pytanie, czy on jest bardziej 66, czy bardziej 99? Ciężko było z nim się dogadać. Jestem nad pierwszym jeziorem, ale tu, widzę. Co, chciałem powiedzieć, ładnie wygląda, bo duże jest jezioro. Na tym. No, ale tak ładnie zrobione. Jest cina nawet na nim, nie? Cina? Cina. Ale teraz nie wiem, czy chodzi ci o cynę, czy o trzcinę? Trzcinę, no. Ocinę. Ocinę. Trzcinę. Trzcinę, no. Trzcinę. Szczecinę. Trzcinę, no. Coraz lepiej. O Jezu, jaki zmęczony jestem, no. No, cały czas na shifcie, no. Życie na shifcie, tak? No. Ja sobie tutaj... A wiesz co, tu przestało wiać, tak jakoś spokojniej tutaj. No. Ta okolica jest ciekawa. Taka... Ta jest to, ma tych, okej. Okay. Co ma? Tubylce pojawili. Tubylców ma. A widzisz, no. To co, gdzieś tutaj robimy sobie noclegownię zaraz? Co ty, gdzie ty jeszcze, gdzie to do noclegu już byś chciał 14, pójść? To znaczy bardziej myślałem nad przerwą, nie? Tak, bo ostatnio mnie to tak wołaj, że o 30 50 minut już! No jakim cudem? Co tu się dzieje ty z tym wołałeś, czasem? Że 30 minut odcinek, kończymy, a to widzisz? Ja, bo ja się nabijam z twoich krótkich odcinków, a nie, że trzeba kończyć. Nabijasz się z krótkich? Potem... No ładnie, ładnie. No. Potem lubię czytać w komentarzach potem, jak można tak krótki odcinek? Ty masz ten jakiś tam small shaming albo short shaming, nie wiem jak to nazwać. Small shaming, smalec shaming mam, chodź do mnie, bo tu budujemy o, może skoczysz. Jednak na plaży? Ale wiesz co, tutaj z mojej strony chyba będzie szybciej, żeby ruszyć do kropki. A to ty do kropki chcesz pójść? No dobra, no idziemy tak przed siebie. Słuchaj, bo tu dużo takich fajnych wysepek jest. Na środku tych wysepek są jakieś, zobacz, kurczę, jeziorki. Dobra. No to rozbijaj gdzieś tamten i dobijam do ciebie. Widzisz takie połączenie pomiędzy jeziorem a lądem, takim mostem ścieżka plażowym? A, no widzę. To tam chcesz się spotkać? No, chodź na środku, dobra, tej ścieżki, walniemy sobie namiot, postawimy namiot, będzie gdzieś. Faktycznie, coś ma mordę drze od ciebie. No. Podoba mi się fakt, że ten odcinek chyba nie ma ani jednego cięcia. Nie przypominam sobie, żeby był jakiś taki moment na cięcie tutaj za bardzo. No, walka może. A, no tak. Wiesz co, rzucenie kłodami wytniemy, to najnudniejsze no było z tego odcinka. Łe, ale ja nie wiem, czy do ciebie zejdę, o kurczę. Zejdziesz, jak co, skoczysz do wody i tyle. Bo ja jestem na górze. A, ale tu jest zejście, nie, no tu jest zejście, no, no, takie całkiem spoko. A wiesz co, o kurczę. Co? Może, bo może bym nie może, jezioro rozbił, żebyśmy... Chyba, że nie będziemy ten wracać. Tyrolkę! Mam mógł Tyrolkę, żeby było szybciej tutaj powrócić to tam, na szlak. To tam wyżej, ale... jeszcze możesz wejść i Tyrolkę strzelić. No, no. Dobra, to próbuj. Spróbuję. Zawsze by było trochę szybciej później wrócić tutaj. Jakby, no wiesz, to teraz od ciebie zależy, jak bardzo przeciągnięty będzie ten odcinek, bo ja tu nic nie wycinam dzisiaj. Jest no cut episode. Więc zobaczymy, jak ty tą Tyrolką... Gdzie ty masz ten? Możesz potem Tyrolką strzelić gdziekolwiek? I to poleci? Tak, ona się nie kończy i tak dalej, ale jest problem, bo... Ja bym chciał tę wysepkę jeszcze tutaj zwiedzić, ale to za chwilę. Kurde, to będzie... Jak pójdziemy spać, to pójdziemy, kurde, no, już zima będzie. No. Shit. Czekaj, a coś mi... Czasem jestem na mostku. Piszczy ten GPS. No właśnie chcę zobaczyć... A tutaj bruda zbiegnie jeden. Najgorzej, z tą Tyrolką się wpakowałem, bo to... No, jest ładne tutaj miejsce, podoba mi się. To jest dobre miejsce na bazę, na środku tego tutaj. To buduj bazę już powoli, a spróbuję gdzieś tu Tyrolką. Jak ja tu Golum biegnie. Golum gdzieś pobiegł. Dobra, to ja się tu już pożegnam. Mam nadzieję, że zanim skończę się żegnać, to Korle już tę Tyrolkę tu wystrzeli w nas. A to nie wiem, czy to się uda, ale... wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Żonco, co to? Nie, to ja. A nie, bo ten tam drze mordę. To Bylec krzyczał, no. I cóż, i widzimy się jutro, Karle, i jeszcze może nie będzie zimy, ale będziemy szli do kropki i będziemy może rzeczywiście do drugiej strony szli na te góry i zobaczymy, co w tych górach się znajdzie. Powiem I ci, teraz że... teraz bezpiecznie muszę do ciebie zejść, no, no mów. No Tyrolkę strzelaj, kurde. Strzeliłem, ale teraz muszę do ciebie, to nie jest tak, że ja sobie w twoją stronę strzelę i już będzie okej, okay, tak? Muszę zejść tam. A, że musisz przyczepić gdzieś to teraz. A ja myślałem, że może strzelić na poleci. Nie, tak dobrze to tu nie ma. Teraz muszę bezpiecznie drogę na dół znaleźć, no. No to tutaj są takie, powiem ci, dasz radę, zejdziesz. Więc zobaczymy, no to będzie taki cliffhanger, jak Korle zbudował tę rolkę. Zobaczycie już w następnym odcinku. A tymczasem wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska już jutro. Cześć! Hej, hej! Teraz to.
Teraz to. Tak, czyli jest. Krzyż. Taka. Jest zabity kłono. Ubity, no. Ubity, no. Jest zabity kłono. Cyk. Pyk. Do wody, do wody. Treskout. Powinien być achievement za to, no.